Cześć, witam Cię na lekcji wprowadzającej do kursu analiza danych w SQL. Na początek opowiem troszeczkę o sobie, a następnie o tym, co w tym kursie się znajduje. Ja nazywam się Przemysław Dacko i będę Twoim nauczycielem prawdopodobnie w tym kursie. Jeżeli chodzi o moją edukację, to ukończyłem studia inżynierskie na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji i jestem inżynierem właśnie teleinformatyki. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie w obszarze IT, to zdobywam je już od wielu lat. Jedna z pierwszych swoich prac podjąłem w czasach licealnych, gdzie jako freelancer uczestniczyłem przy tworzeniu stron internetowych oraz sklepów, wprowadzaniu wszelkiego rodzaju zmian na nich oraz tworzeniu nowych też szablonów. Jeżeli chodzi o moją późniejszą pracę, czyli podczas studiów, pracowałem jako już nauczyciel programowania w Szkole Gigantów Programowania, gdzie uczyłem wszelkiego rodzaju rzeczy z zakresu właśnie programowania, takiego jak programowania gier, programowania dla dzieci i tego typu rzeczy. C-Sharpa też między innymi i kilku innych języków. Natomiast jeżeli chodzi już o moją karierę zawodową stricte jako analityka, mam doświadczenie w kilku różnych obszarach, branżach. Pierwszym z tych obszarów były samochody autonomiczne. Pracowałem przy projektach dla marek takich jak Ford, Ferrari i na przykład też Audi. Następnie rozwijałem swoje umiejętności w branży paliwowej jako analityk biznesowy, a jeszcze później w jednym ze szwajcarskich banków, jednym z największych szwajcarskich banków, jako analityk ryzyka operacyjnego. Finalnie wykorzystuję swoje doświadczenie jako i dobre praktyki w pracy analityka dla jednego z największych, a na pewno najbardziej lubianych operatorów wirtualnych w Polsce, jeżeli chodzi o telefonię komórkową oczywiście. W międzyczasie pomagam też studentom przy realizacji wszelkiego rodzaju projektów na studia związanych z programowaniem oraz analizą danych, a także z zaliczeniami tych przedmiotów na studiach. Po godzinach jestem pasjonatem wszelkiego rodzaju gier planszowych oraz też podróży. Natomiast jeżeli chodzi o sam kurs, jest on podzielony na trzy rozdziały. W pierwszym od początku wybierzemy sobie język programowania, zainstalujemy środowisko, stworzymy bazę danych, stworzymy tabelę, uzupełnimy ją danymi i przygotowujemy wszystko do pracy. Drugim rozdziałem, którym są podstawy języka SQL, postaram Ci się pokazać takie najważniejsze związane z analizą właśnie pojęcia, oczywiście funkcje, samą składnię języka SQL. Dobrze, gdyby się znał też już wcześniej, ponieważ niektóre rzeczy będę pomijał, które nie będą po prostu istotne w ramach tego kursu. Natomiast też od samych takich podstaw ten język SQL spróbujemy sobie opanować, tak abyś też dalej miał już po prostu z czego użyć się też sam i miał taki punkt wyjścia, w którym będziesz już zorientowany w samym języku, w jego wymaganiach i w tym też po prostu czego wiesz i nie wiesz, bo tego też na samym początku nie wiadomo. Więc po kolei przejdziemy sobie przez takie najważniejsze rzeczy właśnie ze składni tego języka. Nauczymy się wybierać wszystkie wiersze, pokazywać te dane, update'ować je, aktualizować, usuwać, tworzyć też tabele, tak jak mówiłem wcześniej, te wszystkie dane sortować, filtrować na wszelkie sposoby, agregować te informacje, łączyć tabele ze sobą na różne sposoby, wszelkiego rodzaju grupowanie, jeszcze więcej filtrowania i inne bardzo przydatne funkcje. Czyli to będzie taka nauka po prostu języka SQL w pigułce, która pozwoli Ci już na samodzielną jakąś pracę i po prostu rozwijanie umiejętności. Myślę, że jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz. Trzeci rozdział, czyli już metody analizowania danych. Tam już skupimy się stricte właśnie na takich niuansach związanych z samą analizą, gdzie pokażę Ci, jak sobie te dane eksplorować za pomocą takich dobrych praktyk, jak to właśnie robić. Poznasz oczywiście też w trakcie tych wszystkich lekcji w tym rozdziale trzecim nowe metody, nowe rzeczy, które Ci się przydadzą przy tej analizie danych i też rozwiną Twój poziom właśnie samego języka SQL. Następnie pokażę Ci sposoby, jak dane możemy oczyszczać, później jak walidować te dane, sprawdzać ich właśnie poprawność, nie tylko zawartość. Pokażę Ci, jak tworzyć rankingi, czyli też taki rodzaj analizy, który pozwala w tworzeniu właśnie tego typu rzeczy. Pokażę Ci, jak grupować dane i agregować w zależności od poziomu, jaki chcemy wybrać, jeżeli chodzi o daty, czyli grupowanie dat. Pokażę Ci analizy kohortowe, jak tworzyć sobie kohorty, czym one są, jak je definiować. Później przejdziemy przez analizę szeregów czasowych.
pokażę Ci, na czym polega średnia krocząca, która jest też bardzo przydatna, a później poświęcimy sobie też dwie lekcje jeszcze na tworzenie wizualizacji, które te nasze analizy po prostu rozwiną i sprawią, że będą one po prostu przystępniejsze do przeglądania przez osoby trzecie. Czyli kompletny taki miks, tworzenie tabel, tworzenie wizualizacji, najważniejsze takie podstawowe metody analizy, które będziesz mógł sobie później na dalszym etapie już dalej zgłębiać i na pewno z sukcesem sobie je poznawać bardziej. Myślę, że ten kurs jest właśnie bardzo dobry na początek, aby zastanowić się z samym językiem SQL oraz takimi właśnie podstawowymi metodami analizy danych. Także serdecznie zapraszam i widzimy się w kursie. Pozdrawiam, Przemysław Dacko.